Cześć kochani, witajcie na kanale Beauty by Patty. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Te rzeczy, które będę Wam pokazywała dzisiaj, są rzeczami, na które oczekiwałam z 2 miesiące, jak nie dłużej, więc szczerze mówiąc troszkę się zawiodłam, więc na samym początku powiem Wam te minusy. Będzie to haul ze strony internetowej RoseGal. Ja ze stroną RoseGal już kiedyś współpracowałam, na pewno już na moim kanale widzieliście filmy typu RoseGal, haul i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj z zamówień byłam naprawdę praktycznie 100% zadowolona. Te zamówienia do mnie bardzo szybko docierały. Rzeczy były skompletowane, rzeczy były dobre jakościowo. Teraz po prostu się coś dziwnego wydarzyło, coś nie wyszło. Z uwagi też na to, że na całe te zamówienie naprawdę czekałam bardzo długo i rzeczy na przykład potrafiły mi przychodzić po 2 sztuki. To wiecie, jak się tak czekało, 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 a były to rzeczy, które chciałam przetestować, sprawdzić, tak jak na przykład załóżmy pędzle. To są to pędzle, które już pokażę Wam w takim stanie używanym. Choć może to i lepiej, bo będę mogła się Wam szczerze wypowiedzieć na temat tych produktów po prostu po ich użyciu. Od razu Wam mówię na samym wstępie, że wszystkie linki do wszystkich rzeczy, które Wam tutaj pokażę, będą w opisie na dole. Będzie również strona rosegal.com, na którą będziecie mogli sobie wejść i wszystko sprawdzać i sobie tam ewentualnie zamawiać. Będzie się również prawdopodobnie przewijał w trakcie filmu jakiś kod rabatowy, tak więc zostańcie na całym odcinku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, zostawicie również subskrypcję kanału. Zacznę od ciuchów, ponieważ nie wszystko do mnie dotarło, więc mam tutaj tylko 2 rzeczy i od nich zaczniemy. Pierwsza rzecz, z której jestem zadowolona, więc zaczynamy tutaj pozytywnym akcentem, jest to takie futerko. Ono niestety, ono jak widzicie w kamerze może wydawać się długie, ono wcale takie długie nie jest. Byłoby fajnie mieć tutaj troszkę więcej luzu, więc mogłoby być ciut większe. Ja zamówiłam je w rozmiarze, nie ma tu rozmiaru, ale był to rozmiar M. Stwierdziłam, że M będzie dobre. Bałam się też, że ono będzie prześwitywać, wiecie, że ono nie będzie takie jakościowo dobre, że będzie po prostu miało tutaj tych włosków 4 na krzyż, ale powiem Wam, że nie, naprawdę jest ładnie wykonane, jest z fajnego materiału i już parę razy je nosiłam. Tak więc na pewno je jeszcze założę, jestem zadowolona jak najbardziej. Tutaj mam spódniczkę, której jeszcze nie miałam okazji nigdzie założyć, po prostu nie wiem do czego ją skompletować, choć tak naprawdę w głowie mam jakiś tam outfit, ale no jeszcze nie było okazji, żeby się tak ubrać. W każdym razie, słuchajcie, jest to taka świecąca spódnica, długa, ta koronka tak zwisa sobie ładnie, wiecie, przy nogach, a tak naprawdę spódniczka jest mini, więc to jest super. Tutaj jest na gumce, rozmiar również mi się trafił, jest to rozmiar M i ona jest naprawdę taka jak S, jest obcisła tutaj przy górze, bo ona jest wysoko taliowana. Tutaj mamy takie słodziutkie uszka z takim w sumie pomponem z tyłu. Tak naprawdę kiedy zakładamy to na głowę, ja Wam zaprezentuję, bardzo ładnie teraz wyglądam, ale tak, kiedy zakładamy to na głowę, no to tak naprawdę tu jest wszystko fajnie, spoko, ale nie rozumiem kompletnie idei tego pompona z tyłu, dlatego że no w sumie on nam w niczym nie pomaga. Rozumiem, że on po prostu ma wysyki dodatkowy, jako że to jest królik, tak to rozumiem, ale nie wiem. Tak więc słuchajcie, tak to wygląda, bardzo słodko i uroczo wydaje mi się. Teraz pewnie zadacie mi pytanie w stylu: Patty, po co Ty to zamówiłaś? Więc już lgnę do Was z odpowiedzią. Tak więc od momentu, kiedy robię makijaże albo jakąś pielęgnację twarzy, zaczęłam właśnie stosować tego typu opaski i po prostu jak zobaczyłam coś tak słodkiego na tej stronie, to nie mogłam się powstrzymać i oczywiście wpadła do koszyka. Jest, myślę, urocza, przepiękna, cudowna. No i ten pompon w sumie z tyłu dodaje jej jakiegoś uroku, prawda? Więc następnie mamy 2 palety do oczu. Z tej jestem bardzo zadowolona, z tej już mniej, ponieważ przyszła do mnie pokruszona. Ta paletka również mi się pokruszyła.
I nie wygląda zbytnio apetycznie, no ale Wam pokażę chociażby, jak mniej więcej ona się prezentuje. Widzicie, kolory tych cieni są przeróżne, tutaj jest po prostu cała barwa kolorystyczna, jaka jest tylko możliwa. Mi po prostu zależało na takich właśnie bardzo mocnych kolorach, takich niestandardowych kolorach. Nie chciałam właśnie się skupiać na brązach, tylko chciałam coś takiego ciekawego. Myślałam, że cała paleta będzie taka. Ona jest bardzo śmiesznie skonstruowana, ponieważ jak możecie zauważyć, tutaj się po prostu wyciąga jedną część i pojawia się następna część. Tutaj, jak widzicie, cienie się niestety pokruszyły, dlatego ja bardzo ostrożnie do tego podchodzę. I no tutaj właśnie jest to ogromny minus, tu jest jeszcze ostatnia. Jeżeli chodzi o pigmentację, jest ona taka średnia. Druga paleta, która jak widzicie jest cała ubrudzona tymi cieniami, ponieważ jest to paleta, która przyszła mi od razu pęknięta, również praktycznie cała. Te cienie mi się po prostu wysypują, ja jej nawet nie używałam. Ona wygląda tak. Tak jak już mówiłam, zamówiłam również pędzelki takie, wiecie, zwykłe do oczu. Jeżeli chodzi o jakość, to szczerze mówiąc nic rewelacyjnego. Myślałam, że one będą fajniejsze. One mają bardzo długi tutaj ten pędzelek, w sensie tą część już taką puchową, ten puch. I nie spotkałam się aż z tak długimi tymi, aż z tak długą tą częścią. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła peruki, no bo przecież jakby inaczej. Jak doskonale wiecie, ja jestem walnięta na tym punkcie i zawsze zamawiam peruki. Jest to, słuchajcie, peruka bardzo, bardzo jasna. Te włosy z niej tak wypadają, nawet jak się ją po prostu tylko wyjmie z tego opakowania. Więc ja tak naprawdę trzymam ją w szafie i nie wiem, czy kiedykolwiek z niej jakkolwiek skorzystam. Ponieważ ja myślałam, że ona naprawdę będzie lepiej wykonana, ale uwierzcie mi, że no niestety nie. Słabo, naprawdę słabo, bo liczyłam na to, że ona będzie fajna. No może jakoś da się ją ucharakteryzować, wiecie, przy zdjęciu, gdzieś tam troszkę to podkręcić, jakoś poprawić, nie wiem. Ale też jeżeli będzie za dużo zachodu, to ja za dużo z nią robiła nie będę, po prostu będzie leżała w szafie albo, no nie wiem, po prostu... Zawiodłam się bardzo. Tak jak mówiłam również, polubiłam różne akcesoria do włosów i tutaj zamówiłam sobie różnego typu takie opaski. One mają taki drut twardy w środku, dzięki któremu możemy sobie formować różny kształt. Działa to na takiej zasadzie, że po prostu sobie zawiązujemy. O, tak. Oczywiście jak macie umiejętności jakiekolwiek fryzjerskie. Jak nie, tak jak ja, to gorzej. Taka śmieszna opaska, już Wam zaprezentowałam, jak to działa, o co chodzi z tym drutem kolorowym, bo pewnie się zastanawialiście, ale tak, to polega na czymś takim. Ha, tadam, coś takiego pięknego. Oczywiście można też to nosić sobie na co dzień, bo to nie jest tylko, to jest raczej taka ozdoba do włosów niż, nie wiem, przytrzymywanie włosów przy makijażu. To wszystko zależy, co kto lubi. Myślę, że to jest bardziej fajny produkt na... myślę, że to jest właśnie bardziej fajna rzecz na lato, wiosnę, tak wiecie, bardziej lato, jak jesteśmy nad jakimś jeziorem czy coś. Tego typu opaski zamówiłam 3, z czego jedną już oddałam. Tutaj jest jeszcze taka różowa w kratkę, piękne, cudowne, więc na pewno będę je nosiła, bo to jest taki fajny gadżet, wiecie, bardzo kobiecy, dziewczęcy. Teraz będzie hit, ponieważ pokażę Wam rzęsy, których już nie mam w opakowaniu, ponieważ je zużyłam. Były to jedne z lepszych rzęs, jakie miałam naprawdę. Te rzęski, które no w sumie nie mam tutaj nic, żadnego opisu, ale znajdziecie je na stronie internetowej, były przeboskie. A tu z kolei mamy rzęsy, których już nie mamy w opakowaniu, ale na przykład mam je aktualnie na oczach, więc zrobię zbliżenie. Ja mam teraz na oczach, właśnie to są te rzęsy z tego opakowania. Zamówiłam, słuchajcie, u nich również rzęsy. Te słynne rzęsy takie na magnes. Po pierwsze przyszło mi pęknięte pudełko, no ale już dobra, pal licho z tym. Myślałam, że rzęsy będą super, ale słuchajcie, te rzęsy to jest jedna wielka masakra. I już została nam ostatnia rzecz.
Jest to pudełeczko beauty blenderów, takich mini beauty blenderów. I to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o to zamówienie. Oczywiście, tak jak mówię, zapraszam Was do opisu na dole. Tam będziecie mieć wszystkie informacje na temat tych rzeczy, które ja kupiłam. Macie również kody rabatowe i inne wszystkie różne rzeczy. Tak więc mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał, że może Was do czegoś zachęciłam bądź zniechęciłam, bo to też w sumie o to chodzi. Szukacie tutaj recenzji, szukacie tutaj oceny, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre i nie zawsze wszystko trafia nam się w dziesiątkę. Byłoby zbyt pięknie, gdyby tak było. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, buziaczek.